gąbki są czymś znacznie więcej niż myślisz. To będzie historia o początkach życia na Ziemi, o kolebce cywilizacji, o religii, medycynie, poświęceniu, postępie i o tym, jak te wszystkie rzeczy łączą się w tym jednym przedmiocie. Jakie tajemnice on skrywa? I czym tak naprawdę jest gąbka? Gąbki są znane ludzkości nie od wczoraj, a konkretnie od co najmniej 3000 lat. Używali ich już starożytni Egipcjanie do balsamowania mumii. Minojczycy z Krety za pomocą gąbek malowali ściany słynnego pałacu w Knossos, a Fenicjanie... Zaraz. Chwila. Jacy Egipcjanie? Czy gąbka nie jest przypadkiem zrobiona z jakiegoś rodzaju plastiku? Przecież nie mogła być stworzona dalej niż kilkadziesiąt lat temu, prawda? Otóż nie. Bo gąbka to nie taki zwykły przedmiot. Nie da się jej naturalnie wytworzyć. Nie jest rośliną, produktem. Gąbka jest zwierzęciem. I to jednym z najbardziej prymitywnych. Gąbki nie posiadają nerwów ani mięśni, nie mają żadnych narządów, nie mają nawet mózgu. A jednak żyją. I to żyją bardzo długo. Gąbka Anoxycalex jobini jest najstarszym żyjącym zwierzęciem, jakie udało nam się odkryć. Liczy sobie co najmniej 15 tysięcy lat. Mało tego. Najnowsze badania sugerują, że gąbki są prawdopodobnie pierwszymi, a przynajmniej jednymi z pierwszych zwierząt, jakie zamieszkiwały naszą planetę. Od 660 milionów lat filtrują wodę w poszukiwaniu pokarmu. Jakby 660 milionów lat, to jest naprawdę szmat czasu. Dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu. Historii Homo sapiens nawet nie ma sensu tu pokazywać, bo i tak nie byłoby jej widać. Nawiasem mówiąc, gąbki przeżyły wszystkie wielkie wymierania w historii Ziemi. Przeżyły trylobity, amonity, dinozaury. Obecnie liczą ponad 9 tysięcy gatunków i nic nie wskazuje, aby miały się gdzieś w najbliższym czasie wybierać. Przez człowieka są wykorzystywane od zarania cywilizacji. I oczywiście współczesne gąbki nie są już robione z... gąbek, ale jest tak od zaledwie 70 lat. Pianka poliuretanowa, z której dziś wytwarza się gąbki, została wprowadzona do masowej produkcji w 1954 roku. Co oznacza, że jako ludzkość potrafiliśmy skonstruować bombę atomową, ale naszym najlepszym narzędziem do mycia ciała był szkielet zwierzęcia wyławionego gołymi rękami z dna morza. Pierwszymi, którzy na pewno używali gąbek do mycia, byli już starożytni Grecy. W Iliadzie Homer pisze tak: Bóg Hefajstos gąbką obmywa dookoła oblicze i obie też ręce. Równie jak szyję żylastą i piersi porosłe włosami. Platon opisuje powszechne użycie gąbek w celach kąpielowych, szczególnie przez bogatych Greków. Greccy sportowcy na olimpiadach szorowali swoje ciała gąbkami nasączonymi oliwą i wonnościami. Prawdopodobnie w tym samym celu, w jakim robią to współcześni strongmeni, aby podkreślić muskulaturę i lepiej prezentować się przed widzami. Wiemy na pewno, że Rzymianie oprócz wszystkich zastosowań greckich używali gąbek do mycia naczyń. Czy czujecie to historyczne połączenie? Czy już Rzymianie patrzyli bezsilnie na te stertych i glinianych waz zalegających w zlewie? Rzymianie nie mieli zlewów. Mieli za to odpowiednik papieru toaletowego. Ksylospongium, czyli dosłownie gąbka na patyku, była używana w latrynach... Tak jak używa się papieru toaletowego, z tym, że było to narzędzie użytku publicznego. Ale gąbki miały też czystsze zastosowania. Używano ich na przykład do oczyszczania ran. Stanowiły też podstawowe wyposażenie rzymskiego legionisty. Żołnierze wyściełali nimi hełmy, filtrowali wodę albo używali jako proste naczynia do picia. Mogli po prostu podejść do zbiornika, zanurzyć gąbkę i wycisnąć ją sobie do ust. Takie zastosowanie było tańsze i poręczniejsze niż wykonywanie blaszanego kubka dla każdego rzymskiego żołnierza. Ta powszechność gąbek u legionistów pomaga nam też zrozumieć jej rolę jako jednego z narzędzi ukrzyżowania Jezusa. Jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, potem Jezus rzekł: pragnę, a stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. O zastosowaniach gąbek nie zapomniano też w średniowieczu. Europejscy rycerze używali gąbek jako podkładek pod zbroję, a prawdziwą furorę zrobiły one w medycynie. Na początku XIII wieku prawdopodobnie najwybitniejszy średniowieczny chirurg, Teodoryk Borgognoni, modyfikując receptury arabskie, uzyskał doskonały jak na tamte czasy anestetyk, czyli substancję, która w kontrolowany sposób pozbawiała operowanych pacjentów przytomności poprzez wdychanie substancji przez gąbkę przyłożoną do nosa. I tak ludzkość współistniała z gąbkami.
korzystając z dobrodziejstw ich porowatości, a pozyskując je głównie z wód Morza Śródziemnego. Najlepsi w połowach gąbek byli Grecy, szczególnie ci z wyspy Kalimnos. Gąbki przez kilka tysięcy lat poławiane były w ten sam sposób. Nurkowie schodzili na dno z kamieniem w rękach, nurkując na nawet 80 metrów. Było to oczywiście zajęcie bardzo ryzykowne. Oprócz uduszenia czy zranienia, można było zostać na przykład zjedzonym. Przełom w połowach gąbek przyniósł dopiero wiek XIX, kiedy dojrzałą formę przybrały kombinezony nurkowe. Skończyły się wtedy czasy rodzinnych biznesów poławiaczy gąbek. Teraz całe floty z zastępami nurków robiły to samo, ale na skalę wręcz przemysłową. Co jednak paradoksalne, kombinezony nurkowe wcale nie były bezpieczniejszą opcją. Między 1886 a 1910 10 tysięcy nurków umarło, a kolejne 20 tysięcy doznało paraliżu bądź innych nieodwracalnych powikłań na skutek choroby dekompresyjnej. He was a fine diver before he got the bends. The bends? When they stay too long below 20 fathoms and then come up too fast. That sudden change in the air pressure. They never know those divers. We krwi nurków oddychających sprężonym powietrzem wraz z głębokością i długością nurkowania rośnie ilość rozpuszczonego azotu. Jeżeli nurek wynurzy się zbyt szybko, rozpuszczony azot zamieni się w pęcherzyki, które zaczną rosnąć i doprowadzą do rozerwania narządów od środka. Zadzieje się mniej więcej to samo, co w zbyt szybko otwartej butelce gazowanego napoju. Bring him up. We've got to get Steve out of here in a hurry. Obecnie stosuje się pauzy dekompresyjne i bardzo powolne, nawet kilkugodzinne wynurzanie, aby zapobiec tego właśnie typu powikłaniom. Grecy ponad wiek temu takich procedur nie mieli. Niemal cała gospodarka wspomnianej już wyspy Kalimnos była uzależniona od połowu gąbek. A na skutek powszechnego użycia skafandrów, większość jej nurków była albo martwa, albo permanentnie niezdolna do połowów. Sytuacja była na tyle poważna, że ówczesny sułtan Turcji, władający między innymi wyspą Kalimnos, zakazał używania skafandrów do połowów. Jednak po niedługim czasie zakaz został odwołany, a połów w kombinezonach powrócił. Był zwyczajnie zbyt opłacalny. Mieszkańcy Kalimnos dorabiali się niemałych fortun na połowach, a kompanie łowieckie były tak bogate, że zapewniały pracownikom darmową opiekę medyczną, a ich dzieciom opłacały edukację. Na rynek trafiały w olbrzymich ilościach doskonałej jakości gąbki, które na jakiś czas przestały być produktem luksusowym. Połowy szły tak dobrze, że aż za dobrze. Zaczęło dochodzić do masowych przełowień. Kolonie gąbek nie były w stanie poprawnie się odradzać i z czasem już tylko Grecja i Tunezja potrafiły jeszcze czerpać zyski z połowów. Przynajmniej do czasu. Lata 80. przyniosły wśród gąbek z Morza Śródziemnego wielką epidemię, która dziesiątkowała już i tak zdziesiątkowane populacje. Obecnie gąbki w Grecji łowi się już przeważnie na potrzeby turystyki. No dobrze, ale czy naturalne gąbki mają jeszcze w ogóle rację bytu? W czasach, gdy zestaw 5 sztuk kuchennych kosztuje ₽86 na Allegro? A trzeba przecież wziąć pod uwagę, że te naturalne naprawdę nie są tanie, a mimo to ludzie je kupują. I to coraz chętniej. I muszę przyznać, że w tym szaleństwie jest metoda. Naturalne gąbki są delikatniejsze, idealne dla osób z wrażliwą skórą, dla niemowląt. Wszystkie ich pory są ze sobą połączone, więc naturalna gąbka błyskawicznie wysycha i to wysycha w całości, przez co nie namnażają się w niej bakterie.
jest też od syntetycznych dużo trwalsza. Odpowiednio użytkowana może służyć przez całe lata, a nawet jeżeli w końcu się zużyje, jest całkowicie biodegradowalna. W ostatnich dziesięcioleciach zmieniły się też sposoby połowu gąbek. Już nie wyrywa się ich z dna morskiego jak dawniej, a wycina, zostawiając kilka centymetrów przy nasadzie. Bo gąbki mają wręcz nadprzyrodzone moce autoregeneracji, więc i do kolejnych przełowień raczej nie powinno już dochodzić. I oto historia tych niezwykłych organizmów, które dawały naszej cywilizacji tak wiele, i to przez tysiąclecia. Doceniajmy ich dobrodziejstwa podczas kolejnego prysznica, nawet jeżeli to tylko syntetyczny odpowiednik.